Panie przewodniczący, jakież to symboliczne, że przedstawiciele polskiej opozycji skupieni są wokół niemieckiego przedstawiciela niemieckiej partii EPP, która wnioskowała o tą debatę. Jakież to symboliczne. Nie macie prawa wymachiwać palcem przed polską twarzą. Nie macie prawa, dopóki nie rozliczycie się z afery korupcyjnej, z najazdu służb niemieckich, belgijskich. Rozliczcie się i nie pouczajcie nas o praworządności. Jakież to symboliczne, że kiedy Polska wpadła w sowieckie łapy po ataku niemieckim, przyniosła pokój partii komunistycznej, kiedy Niemcy opływali w luksusy, my walczyliśmy z komunistami. A ten, który przed chwilą występował, członek partii komunistycznej, znany z tego, że sprawował władzę przyniesioną przez komunistów, teraz atakuje demokratyczny rząd wybrany 8-krotnie. Jakież to symboliczne. Nie macie prawa wymachiwać i pouczać nas o praworządności. Rozliczcie się z Qatargate, rozliczcie się z sędziów TSUE, którzy jechali na polowania z lobbystami. Wtedy będziecie mieli prawo mówić o praworządności. Jeżeli się nie rozliczycie, nie macie prawa Polski pouczać.